Piknik naukowy jest kapitalną imprezą, na której jest mnóstwo młodych ludzi zainteresowanych, a może takich, którzy dopiero zainteresują się różnymi procesami związanymi z nauką i z technologią, która jest wykorzystywana w różnych dziedzinach życia. Na stoisku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej goszczą dzisiaj filmowcy, ale też i eksperci od rekonstrukcji filmu, którzy pokazują, co czas, bo taki jest temat pikniku, potrafi zrobić, a tak naprawdę w jaki sposób wpływa na zniszczenia taśmy. Rekonstrukcja filmowa składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to jest zeskanowanie materiału. Następnie już jako sekwencję klatek wgrywamy sobie do komputera i potem mamy dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest wystabilizowanie tego materiału i usunięcie wszystkich ubytków, usunięcie skraczy. A następnie ustalamy sobie na przykład w przypadku kreskówek konkretne kolory, które kluczujemy i dopasowujemy do oryginału. I na przykład mogę wam teraz pokazać. Weźmiemy sobie takiego królika. I na przykład chcielibyśmy, żeby zmienił kolor. Tak, więc wybieramy sobie tego królika, tutaj nam się pojawia ten konkretny kolor. Możemy go na przykład zmienić na zielony. Tak? Dziewczyny, jak wam się podoba na pikniku? Moim zdaniem na pikniku jest super. Najbardziej nam się podoba namiot filmoteki. W progu postawiliśmy kamerę, która może robić duże zwolnienia. A więc nagrywa bardzo dużo klatek na sekundę, a potem odtwarzamy to z normalną prędkością. Ponieważ prędkość jest duża, to jest 1000 klatek na sekundę, więc zwolnienie jest 40-krotne, więc do takiego zwolnienia kwalifikują się ujęcia dowcipne, na przykład jakieś podskoki, policzkowanie, polewanie wodą. Machanie włosami, parskanie, wtedy bardzo ładnie widać jest ruch na zwolnienie. Mąż no i bardzo takie nowe oblicze zobaczyło, nie znałam go z tej strony. Niezwykle cieszy się powodzeniem nasz plan zdjęciowy, czyli zabawa, ale też i możliwość podejrzenia pracy kamerzysty, operatora, reżysera w czasie realizacji filmu. Kręcimy, rekonstruujemy scenę z filmu Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy. Uwaga, kamera. Akcja! Sędzia się przygląda, bardzo ładnie się przygląda, tak? Czy tu wszystko jest dobrze? Nie trzymaj cały czas tego hełmu. Nie, możesz go poprawiać, ale nie musisz trzymać, niech on ci lata trochę. Cześć, słuchaj, podobała ci się scenka? Tak, bardzo fajnie. A kogo odgrywałeś? Sędziego. Wy się zaczynacie rzucać, a sędzia jakby chciał powiedzieć spokój. A wy wpadacie w sędziego, a co wam będzie spokój? Dobra, uwaga. I akcja. Sędzia, niech wkroczy tam. Co jest, ej, spokój. Tak, i w sędziego. W sędziego, sędzia, tak jest. A na czym polegała ta rywalizacja? Zapraszam na rozwiązanie konkursu. Polegała na tym, że jak zbudować to, jak wcześniej budowali tą Warszawę. Zapraszamy na konkurs filmowy. Ostatnie 7 minut, ostatnia szansa, atrakcyjne nagrody. Konkurs polega na tym, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, które mamy na plakacie. Jak ktoś zna odpowiedź, prawidłową bądź nie, wpisuje tutaj imię i nazwisko, tytuł filmu, zgniata karteczkę, zgina, wrzuca do urny i o pełnej godzinie mamy losowanie nagród. Właśnie tutaj macie nasze małe koło fortuny i możecie zobaczyć, co można wygrać. Kubek, parasol, no takie drobiazgi, ale bardzo ciekawe. Mamy tutaj ogromne zainteresowanie i chyba muszę się pochwalić, jest tak, że widzowie zatrzymują się u nas na dłużej.